Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Codzienna inspiracja. Odcinek następny. Do dzieła. Codzienna inspiracja, no tak, jak to w tej serii ma być. Pokażę wam. Znowu się zajmiemy tym śmiesznym pojęciem, jakim jest galop, czy patataj. Czyli, można powiedzieć, rytmika w metalu, bo to jest takie najbardziej charakterystyczne. No posłuchajcie sobie na przykład takiego riffu. Jest to całkiem fajne, całkiem takie skoczne i przyjemne do słuchania. Większość takich riffów to właśnie jest używanych na przykład przez Ironów. Akurat nie to, że akurat Irony mają tylko takie rzeczy używają, tej rytmiki. Jest to taka charakterystyczna właśnie dla heavy metalu i charakterystyczna i fajna całkiem. Tutaj właśnie kluczowym elementem, którym musimy się tutaj posługiwać w tych rytmikach, no to jest oczywiście tutaj to naprzemienne kostkowanie i ten forma galopu, którą najlepiej sobie mieć w głowie, bo tam jest coś takiego patataj, 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 coś takiego jak biegnie konik, prawda? Czyli patataj, 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 patataj. Musimy sobie zapamiętać i sobie jakby wklepać do pamięci. I tutaj teraz teraz samo to uderzanie. To jest kwestia taka, że ta struna najgrubsza z danego jakby tej riffu, ja gram na przykład na strunie piątej na piątym progu i na pozostałych dwóch strunach 7-7, prawda? Czyli 5-7-7 mamy. I teraz jakby ta struna na najgrubszej strunie tej dociskanej, czyli na strunie A, jest taką struną pedałową, tak to się nazywa, nie mieli z pedałami ani żadnymi podtekstami, tak ona się po prostu nazywa, lub nuta napędowa, która właśnie ona robi nam właśnie dym, tydy, dym, tydy, dym. Możemy oczywiście robić to na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że na przykład używamy tylko tą nutę, ten dźwięk napędowy jako jedyny w uderzeniu. Lub możemy uderzyć na przykład jako pierwsze uderzenie z danego patataja, czyli słyszeliście, czyli bo jeszcze raz powtórzę, jako pierwsze uderzenie z danego patataja, czyli na przykład mamy każde uderzenie jest uderzeniem we wszystkie trzy struny naciskane 5-7-7. To oczywiście możemy sobie różnicować tempo tego patatajowania.
Czyli to też jest dosyć istotne i można powiedzieć, no to akurat może jest najtrudniejsza kwestia. Najtrudniejsze jest to, żeby robić patetajować sobie, prawda? Standardowe można powiedzieć akordowanie tutaj, to po prostu sobie zmieniam w tym akurat riffie, co ja wymyśliłem, było 5-7-7, później robimy 5-7-7 na najgrubszych strunach, później 3-5-5 i to są tylko jedyne riffy, jakie były grane, prawda? Później się zmieniało za drugim, za trzecim razem grałem tutaj jeszcze na 1-3-3. Możemy to urozmaicać, czyli no tutaj teraz już inspiracja, czyli można powiedzieć do Was, do odważnych świat należy. Na przykład załóżmy takie proste rzeczy, które można byłoby robić, czyli załóżmy gram. Takie jakieś dodatkowe wstawki. Na przykład właśnie takie flażolety na siódmym, piątym. No kwestia jest też taka, że to jest na tyle szybkie granie i szybkie zmienianie tych akordów, że właściwie wypadałoby na przykład, że jedna gitara gra ten motyw, a druga gitara jakieś wstawki lub ewentualnie po prostu spróbować usuwać fragment tego patatajowania i wciskać jakieś melodyjki, prawda? Czyli to, co na przykład tu robię. Widzicie, to też jest całkiem fajny motyw, czyli tu cały czas jest ten patataj i dodatkowo są wstawki właśnie grane. Dodatkowo tutaj jakieś, no nie wiem, czy to jest sens akurat dokładnie pokazywać, jak to jest grane. Tu zależy do Was wszystkie motywy, bo to robiłem na przykład tak, że ten patataj był. Zawsze ten motyw był ten sam. Tak to mniej więcej wygląda. Będą następne patataje, papatki.